Zaprosiliśmy czytelniczki Women's Health do Kołobrzegu na warsztaty o zdrowym i zrównoważonym stylu życia. Ideą przewodnią tych warsztatów jest osią dbanie, czyli szukanie równowagi pomiędzy różnymi aspektami naszego życia, pomiędzy zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym. Autorką tego terminu osią dbania jest Justyna Kokoszenko. Dbać o siebie kojarzy się głównie z dbaniem o wygląd zewnętrzny, a nam chodziło o taką mądrą troskę o własne zdrowie i własne samopoczucie. Po tym obozie nabiorę takiej energii i ruszę do przodu. Aktywność fizyczna daje Ci szansę zadbania nie tylko o ciało, ale też o relaks dla głowy. Jedzenie to jest nasze paliwo i to, co my dostarczamy naszemu organizmowi, procentuje później w przyszłości na nasze samopoczucie, na nasze siły, na naszą energię, na nasze zdrowie. Już oczywiście przepisy zabrałam, będę robić w domu. Terio Mare jest jedyne tuna, gdzie jest tylko dobra jakość tuna i oliwa z oliwek i szybka sól. Nic więcej. Inspirujemy do używania tego tuńczyka w kuchni na wiele, wiele sposobów. Uczymy używać ryby w taki sposób, że jest szybko, super zdrowy i jesteśmy cały czas super fit. I to jest dokładnie jak działa w kuchni. Ludzie nie mają świadomości, jak odżywianie wpływa na nasze zdrowie i jakie będzie miało konsekwencje w przyszłości. Razem z marką Rio Mare chcieliśmy przekazać uczestniczkom naszego obozu, jak ważne dla codziennego funkcjonowania zdrowia psychicznego jest dobre jedzenie, zdrowe odżywianie i przede wszystkim nie musi być ono bardzo skomplikowane. Możemy sobie pomagać produktami, które są już w części gotowe, a w pełni zbilansowane. Skupiamy się na oddechu, skupiamy się na chwili, uczymy się odpoczynku, odstresowujemy się i to jest dla mnie taki element, który no bardzo relaksuje i sprawia, że ten wyjazd staje się nie tylko wyjazdem kilkudniowym, ale wydaje mi się, że co najmniej pół roku to spędziłam i odpoczywałam bardzo długo.